Cześć, nazywam się Grzegorz Chybki. Swoją przygodę pierwszą w zawodach driftingowych przeżyłem w 2008 roku. Za chwilę rozpoczynamy mój 13 sezon mojej driftingowej przygody. W tym roku dzięki firmie FMIC otrzymuję samochód, którym będę startował w lidze Driftmasters European Championship, czyli 45 zawodników wytypowanych z całej Europy do wzięcia udziału w tych prestiżowych zawodach. I razem ze mną zapraszam Was na przygodę budowania takiego samochodu, w którym będę właśnie startował. Pokażemy Wam, jak etapy prac nad tym samochodem, więc myślę, że będziemy się spotykać co tydzień i będę Wam przedstawiał, jak ten samochód zostaje budowany. I razem ze mną będziecie walczyć z czasem, bo czasu mamy mało i planujemy zbudować ten samochód w 12 tygodni, więc jest to ciężkie wyzwanie, ale podołamy jemu, ale zobaczycie, z jakimi trudami będziemy musieli rywalizować, stawić czoła, nie tylko jak rywalizujemy na torze, także musimy rywalizować tutaj we warsztacie, żeby ten samochód był lżejszy, mocniejszy, mniej awaryjny, dobrze przygotowany, dobrze wystrojony, żeby kierowca czuł się w nim komfortowo. I wszystkie te etapy zobaczycie, będę Was prowadził przez te wszystkie etapy. Także będzie to materiał ciekawy. Bazą jest Nissan 200SX S15. Auto, które seryjnie wyszło z silnikiem wolnosącym, z kierownicą po japońskiej stronie, czyli po prawej. Na rynek europejski ten samochód w ogóle nie występował z kierownicą po lewej stronie. Także zaraz idziemy do samochodu i zapraszam Was, żebyście razem ze mną rozpoczęli tą przygodę na sezon 2020. Do zobaczenia. Dobra, słuchajcie, no to wstajemy z tej kanapy i idziemy. Chodźcie, idziemy zobaczyć, jak wygląda Nissan. Wchodzimy na warsztat. A w warsztacie zobacz. Stoi tam. Patrz. Nie umiem jeszcze tak operować tą kamerą, bo to jest mój debiut. Także, siema Pawełek. To jest Paweł Korpuliński, którego znacie z toru, ale też musicie wiedzieć, że jest właścicielem firmy Mapadama Motorsport. I on teraz jest odpowiedzialny za budowę Nissana. Tak jest. Czujesz presję? Czuję. Ja też czuję. Ale ale presję czego? Czasu chyba najbardziej. Presję czasu, bo czas jest naszym, że tak powiem, nie jest naszym sojusznikiem, a naszym tak. przeciwnikiem i z nim będziemy musieli walczyć jak najbardziej. A teraz zobaczycie, na jakim etapie jest samochód. No, jest to takie brzydkie kaczątko na chwilę obecne, ale no zobaczcie, jak to wygląda na ten moment. Także zaraz Wam opowiemy, co i jak i tyle. Także bazowo był to Nissan 200SX S15, z którego zostało mało. Teraz nie do końca przypomina seryjny samochód. Wszystko to, co było niepotrzebne i ważyło, zostało usunięte po to, żeby ten samochód ukształtować pod drifting, pod motorsport, żeby upchać te rzeczy z przodu, ale też upchać je w taki sposób, żeby były bezpiecznie, funkcjonalnie. Można było to szybko wymienić, zresztą opowie o tym Wam Paweł. Tak, no jakby to jest pierwszy etap przy budowie samochodu do motorsportu, czyli jego rozebranie, powycinanie niepotrzebnych części, przy tym oczywiście redukcja masy całego samochodu, no a później zaczyna się etap jego składania tego i ponownego montażu elementów. Także bazowo był po japońskiej stronie, po prawej, teraz przenieśliśmy się na lewą stronę, czyli tą europejską. Po prostu ja jako kierowca jest mi lepiej, przyjemniej jeździć z lewej strony, nie muszę się tego uczyć na nowo, no nie ma takiej potrzeby, a regulamin nie zabrania tego, żeby zrobić konwersję na lewą stronę i taką żeśmy wybrali decyzję, naszym zdaniem jak najbardziej słuszną, no bo całe życie jeżdżę po lewej stronie, a po prawej bym potrzebował może sezon, może pół, może miesiąc, a może dwa lata, żeby się przyzwyczaić, nie wiemy tego, ale nie będziemy tego testować, bo po prostu nie mamy na to czasu. Także podjęliśmy decyzję, że zamieniamy strony. Komora silnika jest pusta, ale jest tu dosyć miejsca. Jeśli chodzi o silnik i wybór jego, to wiecie się tego za
2-3 odcinki będzie etap, gdzie będziemy rozmawiać o silniku, będziemy go mogli konkretnie o nim powiedzieć. Jak widzicie, karoseria została obspawana w celu wzmocnienia tego samochodu. Nissan jest bazowo lekkim samochodem, ale ta lekkość wynika z tego, że zostały użyte blachy, które są znacznie cieńsze. Do normalnego użytku są jak najbardziej ok. Do motorsportu warto tą budę obspawać, wzmocnić w tych punktach bazowych, żeby ten samochód po 3-4 sezonach nie był już taki gumowy, tylko był cały czas przewidywalny, zwarty i zbity. Maglownica z wersji na lewą stronę. Nadkola wycięte, żeby też przede wszystkim przy maksymalnym skręcie przednich kół będzie to zupełnie inaczej, bo to mamy jeszcze seryjne zawieszenie, bo tylko żeby było jak najwięcej miejsca, żeby koła nam się mieściły. Słuchajcie, teraz wam pokażę moje miejsce pracy. To jest wstępny przymiar, także największy problem mieliśmy z tym, żeby zmieścić się w ogóle mnie jako osobę do tego auta, żeby było funkcjonalnie, bo Nissan jest wbrew pozorom małym samochodem. Dach strasznie się zwęża i kurczę, teraz to jest wersja na przymiary, ale udało nam się to wykonać, że się mieszczę. Mocno została zmodyfikowana podłoga, tą zaraz wyciągniemy fotel i wam pokażemy, więc w fazie tego, że tak powiem, przygotowania mamy pedały już po naszej stronie, kolumnę kierownicy mamy po naszej stronie, także ten etap prac gdzieś już jest za nami, więc cały czas idziemy z tym do przodu, ale żeby wam pokazać, z czym się borykamy, to zrobię takie ujęcie, tutaj może, widzicie tą murę i to jest niestety taki element, co mamy z tym problem, ale ten problem już na chwilę obecną został zażegnany, jest miejsce, jak u biorę kask, no to jest całkiem przyjemnie. Jeszcze w następnym tygodniu jadę do Rally Shopu wybrać fotel bazowy, na którym będę siedział i będę startował. Ten fotel jest na chwilę obecną na przymiary, więc jeszcze jak będziemy mieli fotel, to wszystko się okaże, jak bardzo wygodnie nam jest. Teraz Paweł, a dlaczego w tym samochodzie jest tak pusto i dlaczego kurde jest taki no ze wszystkiego ogołocony? Wytłumacz dlaczego. Ogołocone jest i tak wygląda, no bo oczywiście nie ma tapicerki oryginalnej, która była na tym miejscu. Oprócz tego było też dużo mat wygłuszających, które zostały zerwane. No jest to niepotrzebny element, którego po prostu nie może być. Nie jest on do niczego przydatny. Samych mat jest około 15 kg do 20 w takim samochodzie wygłuszających. A w motorsporcie, jak wiecie, waga nie idzie w parze z osiągami samochodu, więc waga wrogiem przyspieszenia, więc jest nam niepotrzebna. Tak, dalej widzimy, że mamy przerobiony tunel na potrzeby jakby montażu większej skrzyni biegów, a przede wszystkim dla lepszego dostępu, jeżeli chodzi o później jakieś naprawy i pracę mechaników. Po prostu będzie im łatwiej się w tym tunelu pracowało przy skrzyni, czy przy sprzęgle, czy ogólnie przy jednostce napędowej, przy przeniesieniu napędu. Dalej mamy podłogę w seryjnej postaci, no bo nie są jakby, mamy bardzo ograniczoną ilość modyfikacji, które są dozwolone, jeżeli chodzi o płytę podłogową w takim samochodzie. Mamy klatkę bezpieczeństwa, boki naskarowe, to jest to tegoroczny wymóg Beastmasters European Championship. Boki naskarowe, czyli mamy klatkę z takim oto pałąkiem, nie krzyż, jak jest gdzieś w klatkach, które może widzieliście w innych samochodach. W driftingu stosujemy klatki tak zwane naskarowe, jest to moda, albo też upodobania amerykańskie, tylko i wyłącznie dlatego, że driftowy jest bardzo na uderzenia boczne uczulony i w momencie, gdy uderzamy w bok, nie chcemy, żeby nam połamało nogi, biodra czy czegoś innego, jest po prostu bezpieczniej. Kierowca jest lepiej chroniony, tak można to podsumować. Strefa zgniotu jest po prostu przesunięta, bo jeśli będziemy mieli tutaj te drzwi, zobaczycie to w kolejnych odcinkach, to będzie to na linii drzwi, że po prostu drzwi będą pokrycie o 0,5 cm będą przed tą rurą, że tą strefę zgniotu mamy zupełnie inaczej. Dobra Paweł, a powiedz, co to są za rzeczy te dwa, które na chwilę obecną cały czas przeszkadzają w przechodzeniu do tego samochodu? Tak, to tutaj rurki, które widzimy, są elementami
do takiego systemu, nie tyle co podnoszenia, ale utrzymywania samochodu w powietrzu. Używamy do tego takich kobyłek serwisowych. Samochód podnosimy jeszcze wyżej, no i tę kobyłkę wkładamy jakby w tą rurę. Oczywiście rura będzie przycięta i będzie na odpowiednią długość, jak już będzie założony docelowy bodyk i docelowe progi. Taki system no, bardzo ułatwia pracę mechanikom na zawodach przy takim samochodzie, czy też właśnie jeżeli chodzi o naprawę i serwis napędu, czy nawet no, tak naprawdę wszystko jest łatwiej zrobić, jak samochód nie wisi na jednym lewarku, jest niestabilny, tylko jak jest stabilny, jest przede wszystkim tak podporu. Jest przede wszystkim bezpiecznie, bo wierzcie mi, mając cztery te kobyłki, pokazuję je, objaśniam na szybko. Mamy jedną tu zamontowaną, bo tak wiecie, obrazowo na razie wam pokażę, bo ten element wchodzi w tą rurkę. W ten sposób i mamy cztery, to wierzcie mi, że tym samochodem można trząść lewo, prawo, można wieszać się na jakichś elementach karoseli, żeby sprawdzić, czy jest luz, czy co nam się, co się wydaje. Wydaje nam, że wiesz, coś tam się złego dzieje, wchodzimy i szarpiemy i naprawdę jest stabilnie, że możemy, zresztą macie takie stópki, że można wejść i wytrzeć coś z dachu i poprawić coś, co jest nie tak, więc to pokazuje, że w warunkach takich nawet polowych możemy te bezpieczeństwo cały czas zachować. I szczerze wam wszystkim polecam, jeśli jesteście na tym etapie i budujecie taki samochód, mocno to ułatwia pracę, zwłaszcza mechanikom, no i też jeżeli sami serwisujecie ten samochód, niekoniecznie w domu macie podnośnik czy też garaż, wierzcie mi, to jest chyba 60 cm wtedy, plus tak, minus? Około, tak. 60 cm plus minus możecie się pod te auto wejść. Musicie zakupić do tego też odpowiedni podnośnik, który podniesie wam samochód tak wysoko. No więc musicie się zaopatrzyć w taki podnośnik, ale szczerze mogę powiedzieć, w zeszłym roku dopiero zacząłem korzystać z tego w poprzednim moim aucie rozwiązania i jest to mega fajne i szczerze polecam, bo to jest dobrze zainwestowany czas. Jesteśmy z tyłu auta, ale na pewno założyliśmy się, że tego tyłu po prostu nie ma. Został ucięty i rzuciła wam się na pewno w oko ta wielka chłodnica. Jest to chłodnica wody, największy model z firmy FMC. Także zadba o to, żeby 1000 koni było dobrze wychłodzone. I teraz, dlaczego tego tyłu nie ma? Panu wam opowiem. Tak, tyłu nie ma, no bo będzie tutaj pożycie z laminatu, więc nie potrzebujemy mieć żadnych metalowych części pod spodem. Ten laminat będzie się trzymał na takiej konstrukcji rurowej, potocznie zwanej wężbarem. Te rury też spełniają funkcję ochronną dla chłodnicy, no bo ona tutaj, to że jest z tyłu, to nie znaczy, że nie jest narażona na jakieś na uderzenia, tak? Więc też musi być coś, co będzie ją chroniło. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego w ogóle chłodnica jest z tyłu. To może Grzesiu opowie dlaczego. Grzesiu opowiem i wyjaśnię. Z tyłu chłodnica jest przede wszystkim dlatego, że z przodu mamy dosyć mało miejsca, bo potrzebujemy dużo miejsca na intercooler. Więc jak już wiecie, się domyślacie, że silnik będzie turbo doładowany. Więc tak, będzie intercooler z przodu, więc najpierw był intercooler, a później chłodnica. Czyli tak naprawdę w driftowodzie, który jedzie cały czas bokiem, nie mamy tego chłodzenia odpowiedniego, więc przesuwamy go na tył. Mamy też lepsze wyważenie dzięki temu, że jest z tyłu. Drugie, mamy więcej płynu chłodniczego, no bo też silnik będzie z przodu, w takich specjalnych rurach, które będą pod spodem auta będzie szło i będzie dochodziło tutaj do tego miejsca. Myślę, że bazowo tego płynu chłodniczego będzie około 14-12 litrów. Dodatkowo będzie pompa elektryczna, która będzie wspomagała obieg. Pęd powietrza silnika do chłodnicy, wbrew pozorom z tej płaszczyzny jest bardzo duży. Więc ochłodzenie możecie być spokojni. Dodatkowo będą tutaj zainstalowane dwa takie największe dostępne, z największą wydajnością wentylatory, które będą wysysać te powietrze z chłodnicy. No i też to, że mamy w cudzysłowie, Paweł powiedział, że jest niebezpiecznie, że jest też z tyłu, ale w pewnym jest bezpiecznie, żeby była z przodu za chłodnicą, czyli z przodu jak jedziemy blisko przeciwnika i gdzieś go trącimy, coś się stanie, chociażby nawet przysłowiowy głupi pachołek nam gdzieś wpadnie do środka, nie uszkodzi nam tej chłodnicy, uszkodzi nam tą chłodnicę, z tyłu takiej możliwości nie ma. Także tak to się teraz robi na chwilę obecną i 95% profesjonalnych driftowozów jest w ten sposób zbudowany, że ta chłodnica no właśnie jest z tyłu. Następnym elementem jest taka ściana gradziowa z angielskiego firewall i teraz opowie Paweł, dlaczego tak jest. Tak, ściana gradziowa jest obowiązkowym elementem samochodu. Regulaminy przewidują i jest
są pewne wytyczne jakby do budowy takich rodzin, ona musi być zrobiona z odpowiedniej grubości materiału i odpowiedniego materiału. Tak jest tutaj zrobione. Jej zadaniem jest odgrodzenie jakby kabiny, czyli miejsca, w którym siedzi kierowca, od bagażnika, gdzie znajduje się paliwo ładowalne i wszystkie przewody i tak dalej, czyli tym samym oczywiście grudź musi być totalnie szczelna, nie może w niej być żadnych dziur, nie może być miejsca, w którym potencjalnie na przykład ogień mógłby się przedostać do środka samochodu, do kabiny, do przedziału kierowcy. No i to właśnie tutaj widzimy, że jakby grudź jest zrobiona ze stali, tak? Jest na razie uszczelniona na tyle, ile można ją uszczelnić jakby pracą w metalu, że tak powiem. Później jeszcze będzie dokończana. No i tak jak mówię, jest to obowiązkowy element w czasie budowy samochodu, tego nie unikniemy, tak to musi być zrobione i wykonane i tak też jest. Jak widzicie, zbiornik paliwa będzie w najbardziej bezpiecznym miejscu samochodu, najbardziej mocnym, bo będzie między kielichami, także tu, żeby coś się stało temu zbiornikowi, no to jest naprawdę już źle. A i przy okazji mamy kolejne dociążenie na osi, jeżeli chodzi o rozkład masy samochodu, tak? Słuchajcie, no dokładnie, teraz mamy kolejny tutaj etap, który możecie sobie spojrzeć. Mamy oryginalny wózek, w którym mieści się dyferencjał w Nissanie 200SX. I tu mamy wózek, który jest przerobiony, żeby zmieścić tak zwany dyferencjał Intersa. Jest to dyferencjał, który wszyscy na chwilę obecną zawodnicy w Driftmaster Zero Pen Championship mają zmienne fazy, zmienne możliwość zmienienia przełożeń tego dyferencjału, więc to naprawdę ułatwia pracę kierowcy, ale żeby ten dyferencjał upchnąć, musimy tą belkę przerobić, więc tak wygląda belka seryjna, ona teraz jest do góry nogami, to prawda, a tak wygląda już przerobiona, więc różnica jest dosyć duża, a dyferencjał leży tam i wierzcie mi, waży około 50 kg, jest strasznie ciężki, ale naprawdę wart swojej ceny i fajnie się go używa, żeby szybko dostosować odpowiednie przełożenia do tego, jakie warunki panują na torze. Jak wielu zawsze zadaje pytanie, dlaczego ten samochód jest tak mocno tutaj z tyłu wycięty, zauważcie, że oryginalna linia nadkola wygląda w ten sposób. My znacznie tą linię żeśmy powiększyli, dodaliśmy większy kształt tylko po to, żeby większe koło, żeby przede wszystkim obniżyć karoserię trochę w dół, ale żeby większe koło znalazło dla niego miejsca. Będziemy jeździć na około 285 marki Extreme Performance Tires, także jest to kawał wielkiej, szerokiej, dużej opony, więc żeby znaleźć dla niej miejsca, podjęliśmy taki zabieg, a dodatkowo na te elementy przyjdzie body kit i ładnie nam to wszystko nam wypełni, że nie będziemy tego wiać, więc brzydkie kaczątko jest na chwilę obecnym brzydkim kaczątkiem, ale za 12 tygodni, czyli bardzo krótki okres czasu, z którym właśnie będziemy się musieli zmierzyć, powstanie profesjonalny driftowóz, który będzie walczył w najlepszej driftingowej europejskiej lidze. Także bądźcie z nami i myślę, że w następnym odcinku pokażemy wam inne rzeczy, które wydarzyły się przez ten czas. Do zobaczenia, cześć!